Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz. To jest kolejny odcinek symulatora SimRail. I dzisiaj dyżurujemy sobie na stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. Dąbrowa, tak jest, przyjąłem, czekam. I właśnie czekamy na pociąg, aż przyjedzie ze stacji Huta. Katowice. Pięknie. I on ma przelotem pojechać na tor drugi po linii kolejowej. Numer 1. Zdaniem. Najlepszym rozwiązaniem będzie go puścić już tutaj w górę i wtedy sobie poleci już na wprost. Więc tak też zrobimy. Pyk. Ładnie. I czekamy. Na pociąg 37142. Czternaście czterdzieści jeden do władzy EUC. Do Dąbrowy Górniczej Ząbkowice po linii 160 z uwagi na wyprzedzenie pociągu osobowego. 160. Czemu? Ekspres tędy? No proszę. Przejąłem. Zaraz będziemy go tutaj widzieć przez te okienka. Oczywiście mówimy o pociągu 37142. Jedzie. Przejechałem. Czemu to się samo rozłączyło, z jakich to racji? 7142. Godzinę przejazdu. 4692. Peron trzeci, tor szósty. Dobrze. 244061, przelot podany.
14, 139, zapraszam w peron. Czterdzieści dwa, sto dziewięć, zgłoście do Sosnowca. Głoszam. Panie mechaniku, chwilę po zdowym, ponieważ towarowy zjeżdża na południowy. Może powtórzysz? Przerwało. Chwilę poczekamy przed wjazdowym, ponieważ towarowy na południowy jest. Jeszcze jeden. Odkliknąłem. Super. Trzyosobowy wjeżdża i 4643 peron drugi, tor pierwszy. Wtedy tu go nie wyślę, bo mamy tą blokadkę śmieszną, nie? Czternaście czterdzieści jeden, przelot przez Ząbkowice podany. Dobrze, 24.143 po pierwszym jeszcze będzie jechać. Tak chwilę za nie mówiłem, bo tutaj z panem dyżurnym korespondencję prowadziliśmy. Chcecie to państwo zobaczyć, oczywiście. Załadować. O! Zero jest fajny. Jeden 140 ECE. No cóż. Okej, on ma jechać w dół.
40643 wjazd do Ząbkowic podany. Zgłasza się. I 4-4-3-9-5-7. W czasie 40-6-9-2. A 443 to jest MPE. Nie ma problemu. Jeszcze 443 wjazd do Ząbkowic podany. Dzięki. Na razie dotąd i to jest 4643. Dobrze. Seria. Nie ma aż tak się rozdrabniać, o jest wolna, super. Okay. 14-139 po pierwszym ECE. Cztery, cztery, trzy, pięć, siedem, zatwierdzamy przejazd. 4-4-3-9-5-7, wyjazd do Łaz podany.
Problem z AI w Będzinie. Już zdarza się. Czterdzieści jeden, 140 zatwierdzamy. Notka opóźnienia niestety, no akurat to było przeze mnie, no. Się nie spojrzałem. Robiłem co innego. No cóż, to jest duży ruch czasami. Tym bardziej jak czasami niektóre tutaj pociągi się poopóźniają. Czuwak. Ja tam słyszałem czuwak. Tyle co się dowiedziałem. Jaki szybki ten wyjazd. Cóż. 12.139, dobra. Mamy od razu przelot. Za regionalnym będzie się wlókł. Należy się. Czy ten ludzi monitory od razu z DZA się mogli mieć, nie? Co jedzie do was, to ja nie zatwierdzam według tego, nie? Ale w tej mojej prawidłowej rozpiski zatwierdzam. Tu czasami jest wypisane, po którym torze ma to do tych was jechać, nie? Że nieraz tam regionalne mają jechać dołem. Cóż. 14.139 widzę, przejeżdżę. Jest chyba setka na peron, jak się nie mylę. Na wyjazd też. Nawet minutkę przed czasem widzę. Patrzmy się, nie tutaj, tutaj będzie jechał. Jedzie nawet, widzicie? Musimy wyjść. Siedem wagonów, nie taki długi. Właśnie ten widok na pulpit. Ciekawe też jest. Osobiście wolę tak przy nim pochodzić. Po prostu takie mam przyzwyczajenie. Was widzę, a dziwo, chwila przerwy będzie. Cóż.
myślę, że w tym odcinku zakończymy sobie i resztę zobaczycie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.